Historia Elizabeth Smart jest jedną z moich ulubionych historii kryminalnych, ponieważ daje nadzieję. Wiem, że ta sprawa jest dosyć znana i pewnie spora część z Was już o niej słyszała, więc początkowo nie zamierzałam robić o tej sprawie filmu. Później uznałam jednak, że skoro tak bardzo mnie porusza, to czemu by nie? Mi opracowanie tego filmu przyniesie wiele radości, a może jednak znajdzie się ktoś, kto jeszcze o tej sprawie nie słyszał. Elizabeth Ann Smart urodziła się 3 listopada 1987 roku w pobożnej rodzinie Mormonów, która mieszkała w Salt Lake City w stanie Utah. Była drugim z 6 dzieci, jej ojciec był odnoszącym sukcesy deweloperem nieruchomości, a matka gospodynią domową. Jej rodzina właściwie niczym szczególnym się nie wyróżniała. Elizabeth była inteligentną, nieśmiałą, miłą i posłuszną dziewczynką. W wieku 5 rozpoczęła naukę gry na harfie i od tego czasu ćwiczyła nawet kilka godzin dziennie. Jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole średniej dziewczynka grała na weselach i pogrzebach. Dodatkowo jeździła konno i trenowała biegi przełajowe. W szkole znana była ze swojej pracowitości. The Smarts had led a privileged and happy life. Edward and Lois are part of a large, close-knit and affluent family. Devoted members of the Mormon Church, they're well known in the Federal Heights community. Edward, a successful property developer, is extremely close to his brothers, Tom and David. Lois, a proud and devoted mother of 6 beautiful children. Elizabeth, raised with much love and faith, seemed to be a blessed child. She just really was kind of the pride and joy, I think, of Edward and Lois. She was so perfect. At 14 years old, she wasn't interested in boys. She was interested in the harp and horses. 4 czerwca 2002 roku Smartowie wzięli udział w szkolnym rozdaniu nagród, wrócili do domu po 21 i od razu zaczęli szykować się do snu. Ojciec nie włączył alarmu, ponieważ obawiał się, że któreś z dzieci mogłoby go uruchomić, gdy wstanie w nocy do toalety. Około 2 w nocy do sypialni 14-letniej Elizabeth i jej 9-letniej siostry Mary Catherine wtargnął uzbrojony w nóż Brian David Mitchell. Mężczyzna przyłożył do gardła nastolatki nóż i zagroził, że zabije ją i jej rodzinę, jeżeli z nim nie pójdzie. Hałas obudził Mary, ale przestraszona dziewczynka udawała, że śpi. Po wyjściu porywacza i Elizabeth wyszła z pokoju, aby powiadomić rodziców. Przestraszyła się jednak cienia mężczyzny na korytarzu i wróciła do łóżka. Dopiero po 2 poszła do sypialni rodziców, którzy początkowo myśleli, że ich córka miała koszmar. Zauważyli jednak porwaną siatkę w oknie i oczywiście brak Elizabeth. Mary opisała mężczyznę najdokładniej jak potrafiła. Powiedziała, że porywaczem był biały, ciemnowłosy mężczyzna wzrostu jednego z ich braci, czyli 172 cm, w wieku od 30 do 40 lat, ubrany w jasne ubrania i kapelusz golfowy. W rzeczywistości miał 49 lat, ubrany był na czarno i nie miał kapelusza. Dziewczynka nie przyjrzała się dokładnie twarzy, jednak kojarzyła jego głos. Usłyszała, jak Elizabeth zapytała, dlaczego to robisz? Mary Catherine nie rozumiała, co odpowiedział, ale brzmiało to trochę jak za okup. Dziewczynka nie była w stanie przypomnieć sobie, skąd zna ten głos. Yeah. Can you tell me where you've heard that before? Mitchell zabrał Elizabeth do obozowiska w lesie zaledwie 7 km od domu dziewczyny, gdzie już czekała jego żona Wanda. Kobieta przebrała dziewczynkę w białe szaty i umyła jej nogi, zgodnie z tradycją biblijną. Następnie wrócił Mitchell, według którego odbyła się ceremonia zaślubin, po której nastolatka stała się jego żoną i teraz ich związek musi zostać skonsumowany. Elizabeth zupełnie nie wiedziała, co się dzieje i co chcą jej zrobić. W jej domu seks był tematem tabu i niewiele o nim wiedziała. Mężczyzna zgwałcił ją tej nocy, a następnie przywiązał do drzewa metalową linką i zostawił samą sobie. Kim był Mitchell? Mężczyzna urodził się w 1953 roku jako 3 z 6 dzieci w mormońskiej rodzinie. Jego ojciec był pracownikiem socjalnym, a matka nauczycielką. Jako dziecko był harcerzem, uprawiał sport i chodził w niedzielę do kościoła.
W wieku 16 lat został przyłapany na obnażaniu się przed dzieckiem, a w wieku 19 ożenił się z 16-latką. Małżeństwo nie trwało zbyt długo, jednak zdążył dorobić się dwójki dzieci, które po rozwodzie trafiły pod jego opiekę. Później wstąpił do wspólnoty Hare Krishna, nadużywał alkoholu i narkotyków. Następnie ponownie się ożenił z kobietą, która miała już trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. Spłodził z nią kolejną dwójkę dzieci i znów się rozwiódł. Była żona twierdziła, że Mitchell molestował ich 3-letniego syna, ale nie udało się tego potwierdzić. Aż do ukończenia 30 roku życia Mitchell regularnie odchodził i wracał do kościoła. Czasem twierdził nawet, że jest ateistą. W dniu drugiego rozwodu poślubił o 8 lat starszą Wanda Bazi, 40-letnią rozwódkę z 6 dzieci. Kobieta miała trudne stosunki z dziećmi. Jedna z córek nazywała ją nawet potworem. Początkowo Mitchell i Wanda bardzo aktywnie angażowali się w życie kościoła mormonów. W pewnym momencie porzucili jednak swoje miejsca pracy w Salt Lake City i przez 2 lata podróżowali autostopem jako wędrowni kaznodzieje. Wrócili w 1997 roku. Nosili wtedy stroje religijnych pielgrzymów i nalegali, aby rodzina i znajomi nazywali ich nowymi imionami – Immanuel David Isaiah i God Adornet. Mitchell był znany z tego, że żebrał w centrum miasta i czasami przeklinał ludzi, ponieważ nie dali mu pieniędzy. W 2002 roku napisał swoje 27-stronnicowe objawienie, które przekazał rodzinie i przyjaciołom. Władze kościoła w jakiś sposób otrzymali kopię i ostatecznie Mitchell został ekskomunikowany na początku czerwca 2002 roku, w tym samym tygodniu, w którym porwał Elizabeth. Dzień po porwaniu Elizabeth jej rodzice błagali w telewizji, aby porywacze zwrócili ich córkę. Ogłosili też nagrodę w wysokości 250 tysięcy dolarów. Elizabeth, if you're out there, we're doing everything we possibly can to help you. We love you. We want you to come home safely to us. Policja i lokalna społeczność bardzo zaangażowały się w poszukiwania. Szukało jej ponad 2000 wolontariuszy, psy, helikoptery i roznoszono ulotki z podobizną dziewczyny. Everybody could relate to a teenage girl being snatched from a bedroom in the middle of the night. That's everyone's kind of personal nightmare. And if it could happen to these people where they had a security system and where they're in an area that doesn't typically have a lot of crime, that could happen to anyone. Elizabeth pewnego dnia słyszała nawet nawoływania szukającej jej ekipy, ale Mitchell zagroził, że zabije ją, jeżeli się odezwie. Psy podjęły trop Elizabeth. Niestety zgubiły go zaledwie kilka metrów od domu. Policjanci sprawdzili komputery rodziny, ponieważ chcieli sprawdzić, czy ktoś podejrzany się z nimi nie kontaktował. Niczego jednak nie znaleźli. Smartowie byli w trakcie remontu, ponieważ chcieli sprzedać swój dom. Śledczy zrobili listę osób, które były zaangażowane w remont oraz miały jakikolwiek związek z tym domem, jak na przykład specjaliści od nieruchomości, a następnie przesłuchano ich. Na liście był też Mitchell, ale ponieważ przedstawił się jako Immanuel, śledczy nie byli w stanie do niego dotrzeć. Głównym podejrzanym stał się Richard Ritchie, który był złotą rączką z historią nadużywania narkotyków i pracował przy remoncie domu rodziny Smart. Ritchie był na zwolnieniu warunkowym za usiłowanie zabójstwa policjanta i został oskarżony o włamanie do domu w sąsiedztwie domu Smartów. Richard nie przyznał się jednak do winy i twierdził, że nigdy nie skrzywdziłby dziecka. Siostra Elizabeth również była pewna, że to nie jego głos słyszała w noc porwania. Mężczyzna zmarł po kilku tygodniach w areszcie na skutek wylewu krwi do mózgu. Do you know why you're here? Yeah. Tell me why you're here. Yeah, because of Elizabeth. Right. When was the last time you were in that fucking house? In April. When I picked up the tape. Tell me what you know about the kidnapping. I don't. Oh, shit. You couldn't live in this valley for the last 2.5 weeks and not know something about the kidnapping. I'm not playing games. I'm not saying tell me why you did the kidnapping. I'm saying tell me what you know about it, what you've heard on the news, what you've seen in the press. Somebody broke into the Smart's house. Okay. Took Elizabeth. Okay. Now I'm the number one suspect.
Elizabeth została uprowadzona na początku gorącego lata. Przez następne miesiące jej zdjęcie wisiało na każdym słupie i na każdej witrynie sklepowej. Jej rodzice regularnie pojawiali się w lokalnych, krajowych i międzynarodowych programach informacyjnych. You're watching KSL 5. This is the number one Eyewitness News special report. We begin today with the statewide alert for the missing girl and the man who took her. Now, the kidnapping happened around 2 o'clock this morning, again, as we said, in the Salt Lake Federal Heights area. Abducted from her bedroom at gunpoint, and as Terry said... Tymczasem Elizabeth była przywiązana do drzewa i codziennie gwałcona, czasami nawet kilka razy dziennie. Mitchell kazał jej wybrać sobie nowe imię, więc odtąd mówiono na nią Esther, po Esterze ze Starego Testamentu. Mitchell twierdził, że Elizabeth jest pierwszą z jego dziewiczych żon. Notorycznie ją gwałcił, zmuszał do oglądania pornografii oraz picia alkoholu i brania narkotyków, aby osłabić jej opór. Wielokrotnie groził, że ją zabije, głodził ją i karmił śmieciami. Pewnego dnia napoił ją alkoholem, a rano dziewczyna obudziła się z twarzą we własnych wymiocinach i piasku. Czuła się bezradna, brudna, niekochana i opuszczona, a Michela uważała za niepokonanego i sprawującego kontrolę nad absolutnie wszystkim. And that moment I started thinking of all the children whom I had seen on the news, whose stories always seemed to end so tragically. And I couldn't help but think, they are the lucky ones. They are so lucky. I wish I could be one of those children because no one will ever hurt them again. No one will ever make them feel like they are worthless or that they're unloved. No one can ever do that to them again. I wish that was me. W sierpniu 2002 roku Mitchell, Wanda i Elizabeth wybrali się do biblioteki, aby poszukać informacji na temat miejsca, do którego mieli się przeprowadzić. Elizabeth miała na sobie to welon odkrywający jedynie oczy. Pewien mężczyzna rozpoznał jej oczy i natychmiast poinformował policję. Mitchell powiedział funkcjonariuszowi, że to jego córka, a religia zabrania kobietom publicznego pokazywania twarzy i wypowiadania się. Wanda zasygnalizowała dziewczynie pod stołem, że ma się nie odzywać. Niestety policjant przyjął takie wyjaśnienie i nie drążył tematu. Elizabeth była wściekła na siebie za to, że się nie odezwała i obserwowała, jak jej jedyna nadzieja oddala się. Później wspominała to wydarzenie mówiąc: czułam, że tymi drzwiami odchodzi moja nadzieja. Byłam zła na siebie, że nic nie powiedziałam. Zła na siebie, że nie skorzystałam z okazji. Było tak blisko. To okropne, że detektyw nie naciskał mocniej. Po prostu odszedł. Elizabeth bywała również w sklepach spożywczych i restauracjach, jednak nie została więcej rozpoznana. Pod koniec sierpnia uczestniczyła w imprezie, na której została sfotografowana wraz z Mitchellem i innym gościem. Na przyjęciu kilka młodych kobiet chciało porozmawiać z Elizabeth. Widziały tylko jej oczy, ale wyczytały w nich, że coś jest nie w porządku i pytały, czy potrzebuje pomocy. Dziewczyna nie chciała jednak z nimi rozmawiać. Mitchell podszedł i pociągnął Elizabeth za ramię, aby poszła z nim do innego pokoju. Mężczyźni na przyjęciu zaczęli upominać go, aby nie traktował dziewczyny tak surowo. To rozwścieczyło Mitchella i zaczął wykrzykiwać cytaty z Biblii. Wciąż krzyczał, gdy wypchnięto go za drzwi. Odszedł z Elizabeth i Wandą do obozu w górach, wciąż głośno złorzecząc. We wrześniu Mitchell, Wanda i Elizabeth przenieśli się do Kalifornii. Małżeństwo planowało porwać kolejną dziewczynę, ale przy próbie włamania Mitchell usłyszał jakiś hałas w domu i wycofał się. Elizabeth wspominała później, że nie chciała, aby inna dziewczynka przeżywała to, co ona, ale w głębi serca cieszyła się, że nie będzie całkiem sama i będzie miała towarzystwo. W październiku 2002 roku siostra Elizabeth przypomniała sobie, do kogo należał głos. Była pewna, że usłyszała go u Emanuela, mężczyzny, którego jakiś czas temu jej rodzice zatrudnili do drobnych prac na dachu i do grabienia liści. Policja była sceptyczna, ponieważ dziewczynka przypomniała sobie o tym po bardzo długim czasie, a sam Emanuel przebywał w ich domu tylko kilka godzin. And when was the next time that you saw this man? Oh, he came up to our house. He came in the front door. And I know he saw
W Kalifornii koczowali w różnych obozowiskach, do których zazwyczaj przenosili się w środku nocy. W lutym mężczyzna został aresztowany za włamanie do kościoła w El Cajon. Nikt jednak nie podejrzewał go o nic więcej, więc po kilku dniach został zwolniony. He'd been charged with drunkenly breaking into a church to find food. For the first time in 22 years, I got drunk that night, and the whole night was just a nightmare. And this week in jail has been like Jonah getting swallowed by the whale. It's turned me right around. Policja nic nie zrobiła z informacją, że porywaczem mógł być Immanuel. Państwo Smart sami zatrudnili więc rysownika, jednak policja nie chciała rozpowszechniać tego portretu. W lutym zrozpaczeni rodzice, widząc, że śledztwo utknęło w martwym punkcie, postanowili sami przekazać podobiznę mediom. Szkic został pokazany w takich programach jak Larry King Live oraz America's Most Wanted. Rysunek został rozpoznany przez krewnych Michela, którzy nie tylko poinformowali o tym fakcie policję, ale również przekazali im aktualne zdjęcia mężczyzny. Uważali także, że Michel raczej utrzymywałby Elizabeth przy życiu, gdyby ją porwał, a nie zabijał. Kilkukrotnie zdarzyło się, że Michel i Wanda zostali rozpoznani w Kalifornii, jednak udało im się odejść, zanim zjawiła się policja. Gdy zorientowali się, że są poszukiwani, postanowili opuścić ten stan i wrócić do Utah. 12 marca 2003 roku Michel został rozpoznany w Sandy w stanie Utah, gdy szedł z Wandą i Elizabeth. Nastolatka miała na sobie perukę, okulary przeciwsłoneczne i chustkę zasłaniającą twarz. Gdy wezwani policjanci zaczęli do niej mówić po imieniu, zawstydziła się i opuściła głowę. Porywacz został aresztowany, a ojciec Elizabeth poproszony o udanie się na komisariat, gdzie miał zidentyfikować porywacza. Gdy na miejscu zobaczył Elizabeth, nie mógł uwierzyć własnym oczom. Po powrocie do domu zorganizowano nocleg dla całej rodziny w jednym pokoju. Elizabeth powiedziała jednak, że idzie spać do siebie i żeby się nie martwili, bo zobaczą się jutro rano. Przez całą noc jej rodzice co chwilę sprawdzali, czy naprawdę śpi w swoim łóżku. Proces Michela i Wandy ciągnął się latami. Wykonano mnóstwo badań psychiatrycznych, mających określić, czy są poczytalni. Mężczyzna, który wciąż twierdził, że jest prorokiem, każdy dzień przesłuchań rozpoczynał od śpiewania pieśni religijnych. Był w stanie przyznać się do porwania i włamania i otrzymać wyrok w wysokości od 10 do 15 lat więzienia w zamian za to, że Elizabeth nie będzie zeznawać. Nie osiągnięto jednak porozumienia. W 2009 roku Wanda przyznała się do winy i została skazana na 15 lat więzienia. Została zwolniona w 2018 roku, co oburzyło Elizabeth. Elizabeth zeznawała dopiero w 2009 roku. Była trzecim świadkiem prokuratora i zaraz po swojej siostrze i matce. Wyjawiła wtedy wiele szczegółów, o których nigdy wcześniej nie wspominała nawet najbliższej rodzinie. Opowiedziała, patrząc prosto na przysięgłych, jak Michel zgwałcił ją pierwszej nocy. Mówiła o tym, jak ją upijał, aby złagodzić jej opór i codziennie ją gwałcił. Mówiła silnym głosem, który ani razu się nie załamał, bez łez czy oznak wstydu. Zeznawała przez 3 dni w obecności Michela. Obrona twierdziła, że Michel w chwili popełnienia przestępstwa był niepoczytalny i powinien zostać uniewinniony. W 2011 roku skazano go jednak na dożywocie, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Po powrocie do domu Elizabeth wróciła do w miarę normalnego życia. Zaledwie kilka tygodni później pojechała z rodziną do obozu w górach, w którym przetrzymywał ją Michel. Wróciła do szkoły i wznowiła swoje ulubione aktywności. W 2009 roku poznała w Paryżu swojego rodaka, z którym pobrała się 3 lata później na Hawajach. Para doczekała się 2 dzieci. Elizabeth Smart działa obecnie w obronie zaginionych osób i ofiar napaści seksualnych. Jest także rzeczniczką programu uczącego dzieci, jak mają się zachować, gdy staną oko w oko z przestępczością. Napisała także 2 książki. Mówi, że nigdy nie zamieniłaby swojego życia na żadne inne. Często wspomina słowa, które usłyszała od matki dzień po powrocie do domu. The following day, my mother gave me a piece of advice and I'd like to share it with you because, as I said, we all have trials in life. We all have those times when we don't want to get out of bed. My mom said to me, Elizabeth, what this man has done to you is terrible.
And there are not words strong enough to describe how wicked and evil he is. He has stolen 9 months of your life that you will never get back. The best punishment you could ever give him is to be happy, is to move forward with your life, because by feeling sorry for yourself and holding on to the past and dwelling on what's happened to you, that's only allowing them more control, more power, steal more of your life away from you. So don't let that happen. Justice may or may not be served. Restitution may or may not be made, but don't you dare give them another second of your life. Na dzisiaj to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Było mi bardzo miło przygotować materiał do sprawy, w której mimo wszystko jest dobre zakończenie. Do usłyszenia niedługo.